Kolejna odsłona przygotowań reprezentacji Polski do lat 21 do Mistrzostw Europy. Tym razem przeciwnik bardzo wymagający, bo reprezentacja Szwecji, która już w czerwcu tego roku wywalczyła Mistrzostwo Europy, co prawda w kategorii o 2 lata starszej, tam mogli występować zawodnicy z rocznika 92, ale jest też 6-7 zawodników grających w obecnej reprezentacji z tamtego turnieju. To początek tego spotkania i od razu pierwszy sygnał ostrzegawczy uderzał na naszą bramkę zawodnik Djurgården Stockholm, Kerim Mrabti. Tutaj odpowiedź Polaków, podanie Stępińskiego na 16 metr, tam jest Dariusz Formella i skrzydłowy Lecha Poznań chybił minimalnie. Kolejna akcja biało-czerwonych, wydawało się niegroźna sytuacja, ale duża niefrasobliwość Szwedów. No i mogliśmy z tego zrobić użytek, tutaj jeszcze przy piłce był Radosław Murawski, próba zagrania piętką, ale piłka pada łupem szwedzkich obrońców i cała nasza akcja spaliła na panewce. Tutaj dośrodkowanie w pole karne Martina Koblańskiego i tym razem pewnie łapie piłkę Anton Kajtoft. Tutaj jest z kolei duży błąd Kobylańskiego, jest Christopher Olsson, zawodnik Mitrlian, zagrywa do Strandberga. No ale Strandberg, zawodnik będący już własnością CSKA Moskwa, przegrał ten pojedynek z Drągowskim. Tutaj jeszcze obrazki z pierwszej części spotkania, jest Martin Kobylański, mógł naprawić z nawiązką tę swoją pomyłkę, którą widzieliśmy wcześniej, ale też jego strzał w dobrym stylu obronił Anton Kajtoft. To tyle, jeżeli chodzi o emocje w pierwszej części spotkania. No nie było to widowisko, o którym by ludzie następnego dnia dyskutowali w tramwajach. Tu jeszcze kilka sytuacji. W roli głównej Szwedzi uderza Zeneli, ale dobrze broni Bartłomiej Drągowski. Trzeba przyznać, że bramkarz Jagiellonii bardzo pewnie wyglądał przez całe to spotkanie. Dawał dużą pewność zawodnikom z formacji defensywnej. Też warte podkreślenia jest to, że aż 11 tysięcy widzów przyszło na Kolporter Arenę, aby dopingować naszą reprezentację. To jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o drużynę do lat 21. Tu jeszcze widzieliśmy szansę, uderzał na bramkę Mrabti. I tak naprawdę więcej już ciekawych sytuacji w tym meczu nie oglądaliśmy. Polacy zremisowali z reprezentacją Szwecji 0-0.